To ile ty masz lat? 27 od dzisiaj. W życiu miałeś taki dzień kiedykolwiek? No myślę, że nie miałem taki, żeby to mało w ten dzień mecz i żebyśmy ten mecz wygrali jeszcze, kiedy jest to derby. Na zero z tyłu. Tak, tak, bardzo się cieszę, ale najważniejsze są 3 punkty. Nie, mówisz, ale zero z tyłu to ale, jest też kapitalna tak, sprawa. Tak, tak, jest to ważne, ale prawie punkty są zawsze najważniejsze. Pomyślałem, że mamy szczęście i że to jest super, że jak tak będzie cały mecz, tak będzie dobrze. Pierwsza bramka Mikel, jak strzelił z rzutu wolnego. Tak, tak, no to było super uderzenie, nie? I top bramka, top bramka. 2-0. Bardzo się cieszę. Także jest to super, żeśmy wygrali to derby i musimy iść do mecz od meczu i patrzeć zawsze na ten następny mecz i cieszę się z kibicami i chcemy, by ich było to najwięcej na stadionie. Nie pamiętam. Jeden mecz z Górnikiem, który ja przegrałem, no jak na wojsku, bo kiedy przegraliśmy 5-2, no, byłem tylko 5 minut, bo no, kontuzję w głowę miałem. To się nie liczy. No nie, ja naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo zwycięstwo z Górnikiem smakują bardzo dobre. Jak smakuje? No to jest, nie wiem, musisz, to jest coś innego i jeszcze bardziej tutaj, no. Pełne kibice Górnika i my wracamy do nasze miasto z 3 punkty. Naprawdę bardzo, bardzo zadowolony jestem dla nas, dla naszej kibicy, no. To zwycięstwo, drogie panie, dzisiaj jest wasz dzień. 3 punkty, kibice Piasta są dla was.